Siemanko ludziska, ja jest Nedwe, to jest Darksiders i witam was, Wojna. Siema Wojna, co tam słychać? Kometka poleciała. Tak, witam was w trzecim odcinku, kurde, już mogę nawet zapamiętać jeszcze, który odcinek. Tak, początki to wiadomo, się pamięta, który to jest odcinek, to tam. Tak, w poprzednim odcinku poznaliśmy naszego sklepikarza. Tam trochę nam przedstawił sytuację, jaka się dzieje. Postanowił nam pomóc w zamian za dusze, które nam tutaj zbieramy. Ile mam życia? No, całkiem spoko, także mogę zostawić na razie tą skrzynkę tutaj. Jak na razie z fabuły nie jesteśmy w stanie nic więcej, to znaczy ja jestem w stanie wam powiedzieć. I każdy, kto grał, to też tam wie, o co chodzi, ale ci, co nie grali i może nie widzieli, to może nie wiedzą. Nie będę tutaj spoilerował, niech fabuła sama się rozwija, będę tylko na bieżąco komentował. O, no się, dobra, muszę sobie przypomnieć, gdzie co jest, no bo jak zwykle mi się będzie wszystko myliło z tym, z Castlevanią. Najważniejszy jest blok, reszta to tam. No, właśnie, o to mi chodziło, bo Wojna. A, nie mam chaosu, mówi się trudno, no dobra. Rozwalimy tych tutaj. Unik, ten jest trochę... Ten gorliwy koleś. Rozwalimy tych tutaj. Okej, okay, unik. Wow, a mnie kurna tutaj przypalił. Au, nie bij mnie. Au. Chodź, bo się śmiejesz. Nie to. Wow. No dobra, może być. 167 tylko dusz, no trochę mało. Nie ten przycisk B. B, czyli kółko. Rozwalamy jak zwykle wszystkie ławeczki, to tylko się da. Przypominam, że wszystko praktycznie ma tutaj duszę wewnątrz siebie. Tak próbowałem w ostatnim odcinku to trochę wam wytłumaczyć, dlaczego przedmioty mają duszę. Mam nadzieję, że wasza, to znaczy moja teoria wam się podobała. Z czego się śmiejesz? Zaraz się tutaj... Czesnę się. Wow, koleś. No zaraz cię wrzucę do wody, ty... Wow, co to za lagi? Au. No muszę nieco uważać. Mi tutaj już zbił jeden pasek życia. No szkoda, że nie mogę się wycofywać w powietrzu, byłoby fajniej. Chciałem złapać tego zombiego, ale mi się nie udało. Znowu mi uciekł, no patrz, widzieliście to? I cwaniak. Dobra, dostał w papę. Chodź tu. Dajesz mi trochę życia. Niewiele co pra... I kolejny lag, proszę państwa, co tu się dzieje? Za nieoczekiwane zwroty akcji, lag. Nie, au. Dobra, za późno. Co jest grane? Nie wiem, co się dzieje, w ogóle jakieś lagi niestworzone mam. Ale tutaj na mapce widzę, że coś pod wodą mamy, także się już wybiorę. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak się... Aha, oczywiście... gra musi nam wszystko powiedzieć, jak się pływa. Jako jeżeli są w apokalipsie, oczywiście nie można się utopić. Bo nie jest człowiekiem, wiadomo. A tu coś mamy. A, pierwsza znajdźka, taka ten... Jeśli uzbieramy takie 4 elementy czaszki, dostaniemy kolejną czaszkę życia. Tam nad paskiem teraz, jak widzicie, jest taka czaszka. Jeśli uzbieramy 4, dostaniemy takie właśnie przedłużenie życia, które się na pewno w dalszych etapach gry bardzo przyda. Jeszcze tutaj sprawdzę, czy nie ma... A nie, nie ma żadnej. A wy do czego? Jak zwykle przyciski mi się mylą. No okej, okay, następny. Trochę życia sobie... A nie, życia mam max. To nie wiem, po co ja ich zbieram w ten sposób. Lepsze było na duszę ich przekazać. Dobra, po winoroślach. Dobra, będę je nazywał winorośle, bo nie wiem, jak to inaczej nazwać. Dobra, następny. To aż 3. Niezłe combo. No i co? Myślisz, że mnie pokonasz? Nawet nie będąc w 100% na siłach. O, coś tam jest.
Tylko z tego co pamiętam, ja tam nie przeskoczę w tym momencie. Ta, nie przeskoczę. Nidyrydy. Dobra, życie jest na max, więc skrzynkę zostawiam, przydać na później, bo... no, gra jest niby otwarta, można wszędzie pójść, jak widzicie, mapka jest, no, dosyć otwarta. Tylko, że jest pewien szkopuł. Po pewnym czasie... O, przepraszam bardzo, jak zwykle obiadek. Lokacje zaczną się powtarzać, czyli zaczniecie się wracać. Nawet fabuła jest tak ułożona, żeby... żebyście się zaczęli wracać. Także warto zostawiać skrzynki na później. Bo jeśli teraz wam się nie przyda, to na pewno przyda wam się później. Możecie mi uwierzyć na słowo. Ło, trochę dusz tutaj wpadło. O! Radiowóz. Teraz zauważyłem, ma koguta nad tym. Dobra, dawaj następny samochód. Ło, to lubię. Teraz pierducha. Ja tak ogólnie widziałem, że wyszedł nowy Outlast, znaczy DLC do Outlasta i trochę tak... zacząłem Darksidersa i mówię, kurde, nie mogliście dać wcześniej? Bo no, na pewno się ten Outlast pojawi ponownie na moim kanale. No tylko muszę skończyć którąś serię, bo Castlevania albo no Darksidersa nie skończę niestety. Bo dopiero co zacząłem... O, nie doskoczyłem. No to dziwne, powinienem. Ten tu czego? Wypad. No. Nie, tam jeszcze drugi kurna za mną coś próbuje. Ale na dobrym to nie wyjdzie. O, no fajnie, wbiłem go w ten. O, dostałem trochę dusz chaosu, fajnie. Przyda się. A niestety nie zatrzymałem go w powietrzu. O, mówi się trudno, dobra, tak go załatwimy. No teraz jeszcze całą animację zabicia widzieliście tam. Tego poprzedniego niestety. Nie. Czy ja tu jestem w stanie doskoczyć? No to jak nie będę skakał, to na pewno nie. Dobra, jeszcze... A, wiem jak tam doskoczyć, dobra. Dobra, ciii. Bo jeszcze mam przecież ten ruch, nie? No. O, nie mogę w powietrzu. No nie, nie mogę. Myślałem, że jeszcze mogę, ale widocznie wojna tak osłabł, że... Nidy rydy. Dobra. Nie będę próbował enty raz, bo zacznie to wam się nudzić. Siemaneko ludziska. Witajcie w apokalipsie. Już na maksa, już na całkowicie, jak widzicie. Wow, ty ziom. Wypad. Strasznie mało FPS-ów, no to dziwne. Bo gdy nie nagrywam, mam strasznie dużo FPS-ów. Man, jak włączam ten... sam program do nagrywania, nie nagrywanie, tylko sam program. To jest licznik FPS-ów pokazany, gdzie mam, no, 1000 FPS-ów. Czyli no, trochę tego jest, a podczas nagrywania mam tylko 20. Nawet nie, 15, kurde, jak mam, to jest dobrze. To strasznie mało. Strasznie mnie to dziwi. Żeby aż nagrywanie tak ograniczało liczbę FPS-ów? Ha! Rury, kawałek latarni wziąłem. No. Dobre, to było dobre. Ouu! To musiało boleć. Ale nie do końca. Dobra, to weźmiemy sobie jeszcze raz kawałek latarni i pójdziemy sobie z latarnią. Wszystko tutaj najpierw zobaczymy co jest z boku, bo tam na wprost na ranie nie chcę iść, bo wiem co jest. Wow, no znowu lag, co jest grane? Nie wiem o co chodzi w ogóle, czemu mi laguje teraz ta gra. Na poprzednim odcinku jakoś tak nie lagowała. Może się uspokoi, nie wiem. Może labciak mi się trochę... Wow. Pożeracz chaosu zwiększa swoją moc, o tak. Będziemy teraz silniejsi lekko. Właśnie zapomniałem wam pokazać tego mini najdokładniej. O, druga animacja. To ty tu czego? Wypad. Ja musimy znaleźć Samuela. Dobra, spadaj koleś. Jak widzicie, mamy trzy bronie, trzy miejsca na ten. Na broni mamy tutaj pożeracza chaosu, chaoseter, no coś w tym stylu. Mamy jeszcze dwie pozostałe bronie, gdzie nie będę spoilerował co to jest. Tutaj mamy takie okienko swoich umiejętności, gdzie możemy pasywne swoje umiejętności zobaczyć i te, które aktywujemy, na razie mam tylko jedną. Tutaj są takie elementy wyposażenia, które ostatnio zakupiliśmy, czyli na przykład róg u Wilhelma.
Tu mamy miejsce na swoje kryształy. Tutaj możemy dodawać jakieś ulepszenia do naszej broni. To później w późniejszych etapach gry mamy 8 takich zwykłych i 4 legendarne. 4 legendarne są najlepsze oczywiście. No i tutaj mamy takie artefakty. Artefakty to jak znajdę jakiś, to wam powiem, o co chodzi. Co? O co ci chodzi? Wypad. Nie chcę z tobą gadać. Dobra, tam widzę, że koledzy na nas czekają, to pójdziemy do nich. Dostał z samochodu, jak mi przykro. A tutaj mam jakąś czerwoną barierę. Nie będę wam mówił, o co chodzi. Ale nie możemy przez nią na razie przejść. Dopiero w późniejszych etapach gry. No jak mówiłem, to niby mapka otwarta. A fabuła jest tak ułożona, że będziemy musieli się tutaj wrócić, tak? Dobra, weźmiemy jeszcze sobie samochodzik. Pobawimy się resorakami. Bip, bip. Przepraszam, chciałbym przejechać. Oh fucking shit, jak zwykle, kurde. Co dzisiaj za samochody robią, ja nie wiem. Jedna słuczka i po ptokach. A ten co? Dobra, nara, daj trochę życia. Przyda się. Przydałyby się te wrony. Wrony dają najwięcej życia. Dobra, dobra. To załatwimy to tu jeszcze. Chodź. Jeden hit, naprawdę. Dobra, wyrzucimy samochodzik. Jeszcze go tutaj dobijemy, żeby nam duszę dał. Dzięki. Polgrym, siema. Tak, więc znalazłem ten. Co chce od mojego merchanta? Już ci mówię, więc zaraz zakupimy coś, jeśli będziemy mówili. Właśnie, artefakt. Tutaj Velgrim nam opowiada o tych artefaktach, ponieważ on mówi po angielsku, a ja mówię po polsku, także... To są legendarne takie artefakty, podczas których jeszcze nie było trzeciego królestwa, czyli królestwa ludzi. Zostały one tam porzucone lub zgubione podczas walki. No i tutaj oczywiście możemy zakupywać nasze właśnie... Ulepszenia do broni, jak widzicie, Weapon Master, jakiś Bane, to później najwyżej. Te dwa pierwsze artefakty nawet dostaniecie za darmo, także nie opłaca wam się kupywać. Jak widzicie, mamy tutaj ulepszenia do naszego Pożeracza Chaosu. I mamy kostuchę, która jest bronią w dwójce. Tutaj mamy kamienną skórę. Niestety za 1000 nie jestem nic w stanie kupić. A w sumie bym kupił coś z lepszym mojego, z pożeracza chaosu. O. I to na razie tyle. Dzięki bardzo. Kupiłem meteor, czyli takie FF w powietrzu. Że to powiem blok powietrzny. I coś tam jeszcze. Nie wiem dokładnie co tam było. Nawet nie spojrzałem. O, nie wiem, co użyłem tego. Ostrzy, no ale to pozbyłem się za to nawet wszystkich tych. No, dostał. Wypadł. I po nóżce. Jicha! Dobra, i to chyba byłby na koniec. Bo tutaj mamy już niebieską barierę, która będzie jeszcze w późniejszym etapie gry. No jak widzicie, fabuła jest tak ułożona, tak jak mówiłem, że no nawet po dwa razy w jednym miejscu będziecie, widzicie. Zdobędziecie odblokowanie do czerwonej bramy, będziecie musieli się wrócić, żeby przejść czerwoną bramę, tak? Obejdziecie wszystkie czerwone bramy, dostaniecie ulepszenie takie, że będziecie mogli niszczyć niebieskie bramy i będziecie musieli się tutaj wrócić, żeby przejść niebieską bramę. I to tak przez całą grę w zasadzie. I to się w zasadzie podoba. Bo nawet jak się będziemy wracać, to ci sami przeciwnicy nie będą nawet tutaj. Będą na przykład inni, będą mocniejsi lub coś w tym stylu. No będą ci sami, już w zasadzie nie pamiętam, dawno to nie grałem w jedynkę. Przydałoby się ciapnąć tą. A, chciałem rzucić, a zapomniałem, że to tym analogiem się celuje. Dobra, nie trafi. Dobra, idziemy do samolotu, bo on tutaj już powinien gdzieś być.
Jest tylko nasz kolega. Nam straga Sindora. Do you know it's imprisoned here? There are things even you should fear, horseman. No powinienem się bać, ale się nie boję. Once you were strong, but now you are weak and you are alone. The destroyer knows of your coming. No jest to tylko, że idzie. Że wie, że idę. Then I'll make this quick. Może jest słaby wojna. No bo jest słaby, no wiadomo. Yeah, baby. No dużo uników na pewno tutaj będę robił. Ale oczywiście mi się uda. Dobra, dostał. Co prawda tylko raz. A, kupiłem to. O, shit. A was tutaj jest. Odbędę się wszystkich po kolei, bo tutaj nie będę, kurna, się bawił z wami. Wbiłem jednego w ziemię, dobra. Jego pozbawimy nóżki. Duszy chaos nam wpadły, fajnie. Przydadzą się na walkę z tym kolesiem. Tak, pozbędziemy się najpierw duszy kupców, a zaraz będziemy walczyć z nim samym. Niestety nie zebrałem na tyle dużo dusz chaosu, żeby zastosować jakieś specjalne umiejętności, które mam. Muszę sobie dać radę. Bez tego. Nie skupiłem się na jednym przeciwniku, bo jak widzicie, atakuje mnie ze wszystkich stron. Także jakbym się skupił na jednym przeciwniku, mógłbym dostać w plecy. Także walę kogo popadnę. Co? To zabrzmiało dziwnie nawet. Dobra, następny. Następny. Piękne wykończenie. O, ten też. Jeszcze mi się cały ten... Au! No niestety zbił mi tutaj. Ogarnić. Dobra, unik. W idealnym momencie. To znaczy prawie w idealnym. Wolę zrobić unik niż blok, bo blok nie zawsze działa. Wiadomo, jak się zrobi unik, to na 100% on zadziała. O, i po nim. I to by było na tyle. Dziś tak narzekałeś, kurna, na Ghost... Boże, co ja chciałem powiedzieć, Ghost Ridera. Skąd mi się to wzięło, lol? No tak, w sumie też jeździec, tylko że inny. Się rozglądam po pokoju, czy nie mam gdzieś łyżeczek, tylko znowu mi ktoś wyniósł. Ciekawe kto? No ciekawe kto? Co tutaj? Spadaj, koleś. Nie gadam z tobą, jesteś niemiły dla mnie. Au, chciałem przesunąć. Spoko, ziom. Tak, musimy obudzić Samala, który jest w więzieniu. Zamknęli go tam co niektórzy. Prawa ręka diabła. No Samal tam przez niektóre gry nawet się przywijał, w które też będę grał. Pojawi się chociażby w Painkillerze, którego mam. Gdzieś tam stoi. Na półeczce nawet. Także on tam też się pojawi, jako też właśnie prawa ręka diabła. Także jak to no, jak najbardziej to jest w postaci, że tak powiem, realna w cudzysłowie. Bo nigdy go nie spotkałem, tak? I wolałbym nie spotkać takiego kolesia. Wojna. Nie, przyszedłem cię zabić. Tak. The destroyer. He's beyond your reach, beyond mine. Oli. Has prison made you a coward? Myślę, że już żadnych ziom. Perhaps there is a way. Jaka? But you jaki? To get inside the destroyer's spire. The tower is guarded by four of his chosen. Bring me their hearts. And ask me no questions. My reasons for helping you
are my own. Where can I find these guardians? First, seek the Twilight Cathedral, where the Bat Queen Tiamat has gone to roost. The whole of her domain is a blistered inferno. By land, you will never reach it. Find the high ground with this. O, dzięki. Przydatne się. Bring me her still beating heart. Spoko, da się załatwić. Wciąż bijące serce. Tak, uwolniliśmy Samaela. Samaela. Tak, dobrze mówię? Samael. Samael. No tak, dostaliśmy skrzydełko, dzięki któremu możemy szybować w ten sposób. Widzieliście? Także się wrócę tutaj po tą. Dobra, wiem. No ja wiem, ale wy nie musicie koniecznie wiedzieć. Tak, dobra. Po co nie ten przycisk? Za karę ty umrzesz. No, dziękuję za trochę życia. No to ta jedna czaszka życia nie jest zbytnio dobra. Dobra, weźmiemy sobie. Tam jest co prawda skrzynka, ale jej też nie mogę wziąć, gdyż jest czerwona narośl. Tak myślę, gdzie by to teraz pójść, bo mam te skrzydła. A tu była jedna znajdźka, tylko ona jest strasznie trudna do ogarnięcia. Bo nie pamiętam, gdzie się tutaj lądowało, żeby ją zgarnąć. Właśnie dzięki skrzydłom. O, tam jak widzicie teraz w lewym dolnym rogu jest półeczka. Półeczkę. Tak, półeczkę. I tylko nie pamiętam, jak tam się szło. Strasznie się trudno rozglądać analogiem. Tu jest właśnie to do szybowania. Nie, mam nadzieję, że trafię. Nie! Fucking shit, wiedziałem, że nie trafię. Tak to właśnie jest. I gdzie jestem, w tym samym miejscu? Tak. Chciałbym wylądować tam na tej półce. Tylko nie pamiętam, z której strony, bo właśnie jedna była taka strona, gdzie można było wskoczyć. Nie pamiętam, gdzie to było najdokładniej. Próbuję się tutaj rozejrzeć, ale analogiem naprawdę nie jest zbyt łatwo. I spróbujemy tak. A, nie mogę drugi raz, kurde, zapomniałem. Dobra, spróbujemy jeszcze raz, naprawdę nie mam zbyt dużo życia na takie ekscesy. Dobra, nieważne. Tak to właśnie jest, naciskam skok, a on w ogóle nie reaguje, no to jest zarąbiste jak dla mnie. A przydałaby się skrzynka z życiem. Dobrze, że tam z tyłu zostawiłem dwie. Kurde, tutaj jest kruk, przydałoby się coś do rzucenia w niego. Niestety nic nie mam. Drzwi? Nope. Parkometr, dobre. Dostał! Piękny strzał, proszę państwa, jak on to zrobił? O, jeszcze zombiak jest, chodź zombiak. Ty co prawda masz mniej trochę życia. Ale lepsze to niż nic. Pan Kaszyn. Przynajmniej się trochę uleczy. Dobra, spotkaliśmy Samaela. Tam mam już kolejnych przeciwników, ale ja już... Dobra, jeszcze ich pokonam i kończę. Bo już powoli muszę kończyć odcinek. Odcinki z Darksidersów ostatnio się zrobiły trochę długawe. Bo aż po pół godziny je tutaj prowadziłem, widziałem. Tak jakoś samo to wyszło, bo no... W Darksidersach nie mam takich punktów kontrolnych jak w Castlevanii, że kończy się rozdział i to wszystko. A teraz będę musiał super uważać, żeby on tutaj nie wybuchł mi na mordzie dosłownie. Jak mi wybuchnie na twarzy, to już będzie kiepsko ze mną. A, zdążyłem się obronić, no co za ludzie. Yeah! Fajnie, super. Pokonałem kolesia i nawet nie straciłem zbytnio przy tym życia.
Dobra. Się rozglądam za tą znajdźką tam. Bo tam jest jedno do szybowania, stąd widać lepiej. Ale no, że nie mam zbytnio dużo życia, to nie będę nawet zbytnio próbował. Dobra, przeskoczymy jeszcze tam dalej. Rozejrzymy się trochę, co tam słychać. I żeby dokończyć powoli. Tak już mówiłem wcześniej parę razy. Spadaj. Tak, wiem. A, wchodzimy do naszej jaskini kochanej. No i tu FPS-y mi skoczyły. Wiedziałem, że tak będzie. Nie spojrzałem, gdzie mam zapis. Powinien być gdzieś tutaj zaraz, bo już był. Nawet nie zauważyłem. Taka mała ikonka i człowiek na nie zwrócił uwagi, kiedy ona się pojawia, kiedy nie. O, no słuchajcie, zobaczcie, co mamy. Nie powiem, bo nie, żadnych spoilerów, nic nie. Dobra, ale ja już muszę kończyć, także pożegnamy się w także jakże klimatycznej jaskini z kryształami jakimiś światowymi tutaj w tle. Także ja bym Nedved, to jest wojna. I Darksiders, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć i na razie.